jeszcze na naszym Stadionie Narodowym nie gościła. Werwa Speedway Cup, czyli zawody żużlowe o Puchar Werwa. Muszę tutaj Państwa poinformować, że te zawody nie mają wpływu na klasyfikację generalną Bitwy Mistrzów. To są zawody rozgrywane wewnątrz zawodów, a więc to, co się wydarzy, nie będzie miało wpływu na klasyfikację generalną. To zaczynamy. Co? Możemy zaczynać. Oto nasi zawodnicy. Na tor wjechali już Jarosław Hampel, Red Bull Team, Emil Sajtfudinow, Red Bull Team i Mikkel Jensen, również Red Bull Team. Drugi wyścig półfinałowy żużel na Stadionie Narodowym. Nowoczesny obiekt zamienił się dzisiaj w tor dla żużlowców. I okazuje się, że żużel na stadionie tu w Warszawie także może podbić nasze serca. A przekonają się Państwo w wyścigu finałowym, jakich cudów będzie dokonywał Jarosław Hampel. Na starcie zawodnicy z dwóch poprzednich biegów, zwycięzcy dwóch poprzednich biegów i ruszają. A Tomek to komentuje, mieszając to z siatkówką. W niebieskim kombinezonie Jarosław Hampel, w kombinezonie czerwono-biały Piotr Pawlicki, Jarosław Hampel na prowadzeniu, a my mamy wiadomość z Katowic. Polacy przegrywają w pierwszym secie 21-22. Pierwsze okrążenie zawodów żużlowych, finałowy wyścig. Jarosław Hampel na prowadzeniu. Niebieski to jego ulubiony kolor. On swoją maszynę zamienia dzisiaj w akordeon. Wygrywa najpiękniejsze nuty. 25 metrów straty miał Piotr Pawlicki. Jeszcze jedno okrążenie. Defekty Hampela gdzieś ugrzązły, ale już podnosi swoją maszynę. Już ją znów rozbuja. Już ten akordeon będzie znowu najpiękniejsze dźwięki wydawał. Ostatnie okrążenie, ostatnie finałowe metry. Piotr Pawlicki nie da rady. Jarosław Hampel minimalnie przed Piotrem Pawlickim. Werwa Speedway Cup w rękach Jarosława Hampla. Hampela nawet.